Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Katarzyna Nazarewicz, jedna z liderek inicjatywy Stop Spalarni Opon przy Pątnowie Legnickim. Dzień dobry Pani Katarzyno. Dzień dobry Panie Rafale. 27 lipca napisała Pani na Facebooku, zrobiła Pani taki wpis. Kochani, niemożliwe stało się możliwe. Inwestor odstępuje od planu budowy spalarni. Dziękujemy wszystkim razem i każdemu z osobna za wsparcie naszych działań. Proszę powiedzieć, co to takiego się stało, że Państwo powołali do życia inicjatywę Stop Spalarni? Otóż jesteśmy mieszkańcami Pątnowa Legnickiego. To jest niewielka miejscowość położona przy granicy z Legnicą. I dowiedzieliśmy się, pocztą pantoflową oczywiście, o zamiarze wybudowania przy granicy właśnie z Pątnowem spalarni, a właściwie zakładu pirolizy, bo tak można również ten zakład nazwać. Niestety dowiedzieliśmy się o tym właśnie w dość nietypowy sposób, ponieważ we wszelkich biuletynach informacyjnych, na BIP-ie, informacja o tej inwestycji nazywana była budową hali produkcyjnej. Okazało się, że hala produkcyjna nie będzie halą produkcyjną, a właśnie spalarnią, głównie opon. No i to niestety zmusiło nas do podjęcia bardzo szybkich i radykalnych działań, ponieważ plany związane z tą inwestycją były już bardzo daleko idące. To znaczy inwestor uzyskał już pozwolenie, właściwie została mu wydana decyzja środowiskowa, w związku z czym mógł w następnej kolejności wystąpić o wydanie warunków zabudowy i o wydanie pozwolenia na budowę, czego właśnie chcieliśmy uniknąć i czemu się stanowczo sprzeciwialiśmy. To był główny powód powstania tej inicjatywy. A jak się stało to, że inwestor się wycofał? Co się takiego po drodze zadziało? Co Pani zdaniem zaważyło na tym, że inwestor zrezygnował z budowy? Otóż okazało się, że Pątnów Legnicki to nie taka do końca wieś i że mieszka tutaj bardzo dużo mądrych osób, które błyskawicznie potrafiły się zorganizować. I myślę, że ten opór społeczny, na który natrafił inwestor, no był dla niego niezwykłym zaskoczeniem. Tak więc to, że potrafiliśmy się zjednoczyć tak naprawdę w ciągu tygodnia, podzielić zadaniami związanymi właśnie z kontaktami z mediami, z prawnikami, pisaliśmy pisma do wszelkich możliwych instytucji, które władne są zatrzymać się tą inwestycję. Oczywiście byliśmy z protestem pod Urzędem Miasta, bo warto też tutaj wspomnieć, że inwestycja, która miała się zrealizować pod naszymi oknami w okolicy 300-400 metrów od zabudowań, nie była ulokowana na terenie gminy Kunice, do której przynależy właśnie Pątnów Legnicki, a jeszcze na terenie miasta Legnica. W związku z czym my nie byliśmy stroną w tym postępowaniu, nie musieliśmy być informowani o każdym kroku podejmowanym przez inwestora. Co za tym idzie, no właśnie jakby informacja trafiła do nas już bardzo późno. Ale nie zmienia to faktu, że mimo, że trafiła ona do nas tak późno, to byliśmy ją w stanie po prostu zatrzymać. Mhm. A wspomniała Pani o ludziach. Ile osób się zaangażowało i jak Pani myśli, co spowodowało, że oni się faktycznie zaangażowali? No, myślę, że to była większa tutaj część naszej miejscowości.
to było około 50 osób, przy czym tak bardzo mocno zaangażowanych było około 20 osób. To były osoby przede wszystkim bardzo silne merytorycznie. Mamy tutaj panią Ewę, która jest specjalistką od ochrony środowiska i ona była w stanie podważyć wiele zapisów, które pojawiły się w takim, można powiedzieć, operacie środowiskowym, który inwestor musiał dostarczyć do urzędu, aby otrzymać pozytywną decyzję środowiskową. Był tutaj geodeta, który mierzył, czy mieszka tutaj geodeta, który mierzył odległości rzeczywiste między inwestycją a naszymi zabudowaniami. Osoby właśnie, które świetnie radziły sobie w kontaktach z telewizją czy z radiem. Mamy tutaj mieszkańców, którzy radzą sobie doskonale w kwestiach prawnych i byli w stanie stworzyć pisma odpowiednie, które wysyłaliśmy, tak jak już wspomniałam, do wszelkich instytucji, łącznie z ministerstwami. Dalej, no mogłabym pewnie wymieniać tutaj jeszcze wiele osób, ale właśnie to, że wszyscy byliśmy w stanie odpowiednio podzielić się zadaniami, zaważyło na tym, że ta inwestycja została powstrzymana. Mamy tutaj chłopaków, którzy również świetnie rozpromowali naszą działalność, naszą akcję na terenie nie tylko Pątnowa Legnickiego, ale również Legnicy. Banery, plakaty, ulotki informacyjne. Przez kilka tygodni po całej Legnicy jeździł samochód z wielkimi banerami informujących mieszkańców Legnicy, że to właśnie na terenie ich miasta taka inwestycja ma powstać. Okazało się, że Legniczanie tak naprawdę również o tym nie wiedzieli, bo nawet jeśli ktoś zgłębiał się w informacje znajdujące się na biuletynie informacji publicznej, no to tak naprawdę informacja o budowie hali produkcyjnej w żaden sposób tych ludzi nie zaniepokoiła, prawda? No bo buduje się wiele takich hal w obrębie miasta. Także no to myślę, że były takie główne składniki, które zaważyły na tym, że inwestor jednak odstąpił od planów realizacji tej inwestycji. A wspominała Pani kilkukrotnie o podziale zadań. Rozumiem, że na początku było tak, że to jedna, dwie osoby zaczęły informować wszystkich mieszkańców i były jakieś spotkania? To znaczy tak, my dowiedzieliśmy się, tak jak wspominałam, pocztą pantoflową i przyznam szczerze, że do dzisiaj nie wiemy, kto wysłał pierwszego SMS-a z informacją o tym, że taka inwestycja ma powstać. Ten SMS trafił do mieszkańców właśnie tutaj naszej miejscowości i błyskawicznie byliśmy w stanie również między sobą się porozumieć i zorganizować w ciągu, zdaje się, jednego czy dwóch dni od momentu otrzymania tego SMS-a. Zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie, na które przybyła praktycznie cała miejscowość. Pod koniec tego spotkania zostały już rzeczywiście osoby, które były bezpośrednio zainteresowane udziałem w tej inicjatywie, czyli wiedziały, że są w stanie merytorycznie wspomóc tutaj działania wszystkich mieszkańców. No i w ten sposób myślę, że wyłonili się liderzy, którzy byli w stanie również pokierować odpowiednio działaniami nas wszystkich. Dzięki temu właśnie, no tak jak już wspomniałam, to się udało. Rozumiem też, że korzystaliście Państwo z mediów społecznościowych. Mieliście grupę na Facebooku, tak? Tak, tak. Założyliśmy taką grupę. Mamy wśród nas również chłopaka, który jakby specjalizuje się w takich rzeczach, jeśli chodzi o technologię informacyjną. A następnie głównie, no już można powiedzieć, że ja przejęłam zadania związane z informowaniem na bieżąco społeczności na Facebooku o tych wszystkich krokach, które my czyniliśmy, o tym wszystkim, co działo się wokół całej akcji, o decyzjach podejmowanych zarówno przez nas, o wszystkich artykułach, które pojawiały się na ten temat w mediach. Także tak, no chcieliśmy jak najbardziej rozpromować
tą akcję, żeby wszyscy mieli równy dostęp do informacji. Bo sama grupa liczy ponad 1800 osób, więc to by bardzo dużo osób się, rozumiem, zebrało. A już po tygodniu w zasadzie to było chyba ponad 1000 osób, także wiadomo, pisaliśmy do swoich znajomych, aby oni informowali swoich znajomych, zapraszaliśmy do grupy, później już ludzie, mówię, przejęli również inicjatywę i przekazywali te informacje między sobą. Skontaktowaliśmy się z panią Ewą, która jest specjalistką właśnie od umieszczania, czy może powiedzieć, od właśnie informowania wszelkich grup zainteresowanych powstrzymywaniem tego typu działalności, jaką jest budowa spalarni. Także ona nas bardzo również wspomogła i tutaj również dzięki niej to wszystko trafiło do jak najszerszego grona odbiorców. To jeszcze mam pytanie, bo pani wspominała o tym, że jeździł jakiś samochód, informował, że były ulotki, że były plakaty. Tak. Skąd na to wszystko państwo mieliście środki finansowe? Wszystkie środki finansowe częściowo były, no nie ukrywam, że w początkowej szczególnie fazie były rozliczane z naszych pieniążków. To znaczy my po prostu musieliśmy tutaj się zorganizować. Mamy takich chłopaków, którzy podjęli się tego praktycznie w 100% i powiedzieli, że są w stanie pokryć wszelkie koszty na początku, a później będziemy się zastanawiać co dalej. Ale mamy również taką fundację tutaj działającą na rzecz wsi Pątnów Legnicki i dzięki temu w późniejszym już etapie byliśmy w stanie te pieniążki wpłacać na to konto i rozliczać wszelkie związane z działalnością wydatki. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No super, super pomysł. A jeszcze dopytam kwestia tych takich akcji zewnętrznych. Rozumiem, że coś pani wspomniało o jakimś proteście pod urzędem. Może pani tutaj opowiedzieć? Jasne, to znaczy też utworzyliśmy takie wydarzenie na Facebooku. Na tych dwóch protestach, bo było ich dwa, było około 300 osób na każdym. Byliśmy naprawdę doskonale przygotowani, wiedzieliśmy po co tam idziemy. Oczywiście to były protesty przebiegające w bardzo spokojnej atmosferze, ale mieliśmy ulotki przygotowane, mieliśmy przygotowane pisma, pod którymi zbieraliśmy podpisy mieszkańców Legnicy, aby tą inwestycję zatrzymać. Mieliśmy plakaty, dzieciaki były poprzebierane, maski gazowe, jakieś takie opony, tak żeby jak najbardziej rzucać się w oczy i żeby jak najbardziej mieszkańcom Legnicy to wszystko zapadło w pamięć. Oczywiście mieliśmy osobę, która ten protest odpowiednio wcześniej musiała zgłosić, ponieważ wszelkich terminów formalnych również chcieliśmy tutaj dochować, także wszystko odbywało się na drodze, że tak powiem, zgodnej z prawem i było legalne. Protest trwał, każdy z nich trwał około 2 godzin. Przedstawialiśmy swoje postulaty. Podczas pierwszego protestu wyszedł do nas rzecznik Urzędu Miasta, który starał się wytłumaczyć nam, w jakiej sytuacji również został postawiony urząd, że nie miał wyjścia, jeśli chodzi o wydanie takich decyzji, ponieważ inwestor dopełnił wszelkich formalności, uzyskał zgody z Wód Polskich, z Lasów Polskich, z Sanepidu, także z RDOŚ-u, że tutaj jakby inwestor również bardzo postarał się o to, aby wszelkie takie prawne aspekty były również przez niego wypełnione, prawda? Więc mówię, chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że mimo że inwestycja ma powstawać na terenie miasta Legnicy, to właśnie mieszkańcy Pątnowa Legnickiego byliby najbardziej narażeni na działalność tego obiektu, dlatego że
legnickie zabudowania znajdują się powiedzmy w odległości 2 czy 3 kilometrów od tej spalarni. Natomiast zabudowania pątnowa legnickiego to niekiedy, jeżeli chodzi o odległość płot w płot od tego przedsiębiorstwa, to nawet 60 metrów. Rozumiem. W związku z czym to nam najbardziej zależało na powstrzymaniu tej inwestycji. No właśnie, a kogo jeszcze mieliście za sojuszników, a kogo za wrogów? Ciężko tutaj mówić o tym, kto był naszym wrogiem, no bo jakby samoczynnie naszym wrogiem stał się inwestor. No to oczywiste, to on chciał pod naszymi oknami postawić spalarnię. Natomiast tak naprawdę okazało się, że kiedy zaczęliśmy szukać sojuszników, to wszystkie okoliczne gminy również stanęły po naszej stronie, wydając w czasie specjalnych zebrań, bo oni również specjalnie w tym temacie się zbierali, mieli takie nadzwyczajne posiedzenia. Wszystkie gminy okoliczne wydały takie pozytywne, można powiedzieć, opinie wspierające nasze działania i negatywnie wypowiadające się na temat właśnie planowanej inwestycji. Także tutaj wiadomo, nasza gmina Kunice i wszelkie rady mniejszych wsi, również Rada Miasta Legnicy wydała takie pismo wspierające nasze działania i wypowiedziała się jednoznacznie, stwierdzając, że również nie chcą takiej inwestycji na terenie swojego miasta. Czyli radni, tak? Radni byli... Czyli tak, radni, również posłowie na Sejm z każdej opcji politycznej. Także tutaj musimy powiedzieć, że wsparcie było ogromne. Oprócz tego dostaliśmy również ogromne wsparcie ze strony prokuratury, która na podstawie doniesień medialnych postanowiła się przyłączyć do naszego, tutaj do naszych działań. I oni również zaskarżyli tą decyzję, twierdząc, że decyzja środowiskowa i wszelkie zapisy tam znajdujące się, to jest w ogóle obraza prawa, ponieważ my jako laicy byliśmy w stanie znaleźć wiele błędów formalnych, które tam się pojawiły, formalnych, ale również i merytorycznych. I prokuratura również takie błędy znalazła i oficjalnie wystosowała pismo do samorządowego kolegium odwoławczego, w którym to prokuratura wnioskuje o unieważnienie decyzji środowiskowej na podstawie licznych błędów tam się znajdujących. A jak reagowali dziennikarze, media? Media były nam bardzo przychylne, to również musimy stwierdzić. Wszelkie media tutaj z Dolnego Śląska zaangażowały się w naszą działalność również. Zarówno telewizja, to było Radio Z, telewizja Wrocław, początkowo gdzieś tam również lokalne, również tak DAMI telewizja, wszelkie portale internetowe działające na terenie Dolnego Śląska informowały mieszkańców. Także no, nie możemy narzekać na brak przychylności, natomiast nie ukrywamy też, że mamy tutaj mieszkańców, którzy są w nieustannym kontakcie z mediami z racji na przykład wykonywanych zawodów, w związku z czym to było ogromne wsparcie. Mhm. Czyli rozumiem też, że wykorzystywaliście potencjał, który tkwił w społeczności lokalnej. Tak, zdecydowanie siła tkwi w społeczności lokalnej i w możliwościach jakby organizacyjnych tak naprawdę, bo jakby jedna osoba w pojedynkę nie zdziałałaby tutaj absolutnie nic. Kiedy my zaczęliśmy nagłaśniać nasze protesty, zwróciła się do mnie na przykład pani z okolic Szklarskiej Poręby, która również powiedziała, że gdzieś tam planują otworzyć w okolicy, w której ona mieszka, taką spalarnię i pytała, co ona może zrobić, żeby taką inicjatywę czy taką inwestycję zatrzymać. Ale ponieważ jest, że tak powiem, sama, bo rzeczywiście jej dom jest na uboczu i ma może 2-3 sąsiadów, którzy nie są zupełnie zainteresowani powstrzymaniem takiej inwestycji, no to od razu powiedziała mi, że będzie jej bardzo ciężko, bo tutaj jedna osoba nie zdziałałaby zupełnie nic.
to jakby nakład pracy, który trzeba było włożyć w nagłośnienie tego i w uruchomienie właśnie mediów, w uruchomienie no kogo jeszcze, w uruchomienie tutaj właśnie wszelkich instytucji takich prawnych, no, praca była ogromna. Nie do ogarnięcia jednej osobie. Jasne. A wspomniała Pani też o tym, że informowaliście instytucje centralne ministerstwa. Uznaliście, że to też warto zrobić? My tak naprawdę szliśmy po omacku. Nie mieliśmy żadnego wsparcia jakichś wyjątkowych specjalistów, ponieważ tutaj prawnik pojawił się dopiero na późniejszym etapie naszych działań, a w początkowej fazie no, chcieliśmy, zależało nam na tym, żeby jak najbardziej sprawę nagłośnić. No a więc tak, no, jakby doszliśmy do wniosku, że na pewno nam to nie zaszkodzi. A więc jeśli nie zaszkodzi, no to może tylko i wyłącznie pomóc. Chcieliśmy uruchomić jak najwięcej, że tak powiem, osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób wesprzeć nas w naszych działaniach. Więc wysyłaliśmy pisma tak naprawdę, gdzie tylko się dało. Nie wiedzieliśmy, jaki to skutek przyniesie. Baliśmy się oczywiście, że może to przynieść skutek odwrotny, prawda? Wiemy, tyle się dzisiaj słyszy o tych mafiach działających przy spalarniach, więc baliśmy się tak naprawdę, nawet sami się baliśmy, dlatego też nie ukrywamy, bo strach gdzieś tam towarzyszył naszym działaniom. Natomiast doszliśmy do wniosku, że no, nie po to właśnie braliśmy kredyty na całe życie, żeby teraz mieć pod oknami spalarnię opon. Także doszliśmy do wniosku, że dobro nasze i dobro naszych dzieci no jest ważniejsze niż cokolwiek innego. A wiedza o spalarniach, o samym jakby inwestycji jako takiej spalarni, to czerpaliście skąd? Tak jak wspomniałam, mamy tutaj panią Ewę, która jest specjalistką w tej dziedzinie, wykładała przez wiele lat na uczelni, wykładała przedmioty związane z ochroną środowiska i ona, że tak powiem, specjalizuje się właśnie w tej tematyce, w związku z czym było jej bardzo łatwo wdrożyć się w temat tej spalarni, ona wiedziała, w jaki sposób przebiega cały proces, wiedziała, jakie są, jakie substancje powstają jako substancje uboczne procesu spalania. Także ona tutaj rzeczywiście, można powiedzieć, że no, bardzo fajnie nas wsparła merytorycznie. Pani Ewa Kosińska, pozdrawiamy. Rozumiem. Dobrze, to już na sam koniec, jakby Pani miała coś poradzić innym społecznościom, innym mieszkańcom w kraju, którzy protestują przeciwko spalarniom, to najważniejsza kwestia jest jaka? Najważniejsza kwestia to właśnie zjednoczenie się w działaniach. Nie wolno się poddawać. Będą chwile trudne, będą chwile zawahania. Pewnie będą się toczyły burzliwe dyskusje, a nawet niejednokrotnie kłótnie, bo niestety, ale przy tak dużej społeczności nie ma możliwości zgrania każdego jednego zdania czy podjęcia decyzji jednomyślnie, więc zawsze będzie ktoś, kto będzie miał inną opinię, ale najważniejszy jest cel, a cel jest no, wyjątkowy, prawda, bo jakby wiadomo, że chodzi tutaj o zdrowie ludzi, dlatego nie wolno się poddawać i przyjdzie zmęczenie, pewnie w pewnym momencie przyjdzie też taki moment, że już nam się nie chce, a czy to ma sens? Pojawi się wiele właśnie takich znaków zapytania, a czy ktoś nam pomoże, czy my w ogóle idziemy w dobrym kierunku? Proszę myśleć pozytywnie i proszę wierzyć, że to się uda i tylko działając wspólnie można się przeciwstawić temu ogromnemu lobby, jakim jest lobby śmieciowe. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była Katarzyna Nazarewicz, jedna z liderek inicjatywy Stop Spalarni Opon przy Pątnowie Legnickim. Dziękuję Pani Katarzyno za rozmowę. Ja również dziękuję i wszystkich Państwa pozdrawiam. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw Obywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube,
i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.